Meine Herren, Runde 1, Ring frei! Jak pracuję nad postacią, to co mnie interesuje, to jest zawód, umiejętności, które postać posiada. One są kluczem do jego ciała, do jego ruchu, do jego również psychiki. Tutaj odległość była bardzo duża. Mam do czynienia z mistrzem boksu, który też walczył w wadze koguciej, więc widziałem duże pole do popisu dla siebie, ale też bardzo dużą drogę do pokonania, po to, żeby móc godnie reprezentować go na ekranie. Podstawą mojej pracy była dieta, praca logistyczna w głowie każdego dnia, żeby wpasować posiłek w takie miejsce, w którym będę mógł nie tylko go zjeść o odpowiedniej porze, ale jeszcze będzie odpowiednia ilość czasu do treningu, który jest wieczorem. Więc mówiąc o rutynie, to rutyną była plastyczność. Bardzo szybko Piotr pokazał się z tej dobrej strony. Pracowitego, bardzo profesjonalnego człowieka. 3 sesje tygodniowo. Ta sesja była sesją godzinną na siłowni i godzinną sesją pięściarstwa. No, zaczęliśmy oczywiście od podstaw, dlatego że Piotr nigdy nie boksował wcześniej, więc zaczęliśmy od pozycji walki, od wszystkich elementów technicznych, aż do pełnej pracy już w ringu, w luźnym sparingu. Kwestia treningu to nie jest tylko kwestia treningu ciała. To jest również kwestia nawiązywania kontaktów, to jest kwestia spotkań, to jest kwestia tego, że w trakcie tych spotkań słyszy się historie, poznaje się ludzi, obserwuje się innych ludzi podczas treningów. Nabiera się takiej kultury fizycznej.